Gościem dzisiejszego programu będzie Daniel Holojda, brązowy medalista ostatnio zakończonych Mistrzostw Polski w snukerze. Przed nim dwa poważne sprawdziany. Linia z 15 czerwonych i tylko jedna próba oraz 10 niebieskich z dystansu do narożnej kieszeni. Koniecznie też posłuchajcie wywiadu, w którym Daniel opowiada m.in. o najdziwniejszej przedmeczowej rozgrzewce w historii. Stawił sobie taką linię od różowej do kieszeni z 15 czerwonych i robi to przez dokładnie 5 minut. Zaczynamy. Nowe miejsce, nowy gość. Witam w kolejnym odcinku z serii Sylwetki polskich i nie tylko polskich snukerzystów i snukerzystek. Nazywam się Grzegorz Biernacki, a moim dzisiejszym gościem jest Daniel Holojda. Siemanko, Daniel. Siemanko. Jak samopoczucie? A bardzo dobrze, szczerze mówiąc. Ostatnie treningi solidne, także zadowolony. Słuchaj, mam nadzieję, że dasz sobie radę. Czekają cię dwa wymagające dosyć challenge, bo oglądałeś pewnie poprzednie odcinki i moim poprzednim gościom nie najlepiej poszło, szczególnie na linii. Jakie tutaj masz oczekiwania względem tego ćwiczenia? No 30 może fartem wbiję, ale... Nie no, daj spokój. Więcej to nie wiem. Powiedz tak szczerze, ile tutaj, jakbyś no, miał zagrać to na treningu, bez kamer, bez oświetlenia, ile byś zrobił? A nie, na treningu to z jeden. No dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać, zaczynamy. Daniel, to jest twoja chwila prawdy, powodzonka ci życzę. Lecimy. No dobra, zaczynamy. Jedna próba. Jednak to te trudniejsze idzie. 24. O. 24. Ups. No za trudna była. I teraz wjeżdża ta tablica. No dobra, wynik z linii może nie najlepszy, ale mamy jeszcze jeden challenge, 10 niebieskich. Daniel, powodzenia, zaczynamy. Pierwsza bila. Skup się, skoncentruj. Może tu będzie 10. Jeszcze tutaj możesz honor odzyskać. Ładnie. Na 3. No nie. Siedem na 7. Aj szkoda. 8 na 9. I ostatnia. Możesz wyrównać wynik kusego. Werble. Ajajajajaj, 8 na 10. No dobra, jesteśmy po dwóch challenge'ach. Czy przyszedł czas na podsumowanie tego, co się tutaj wydarzyło? No i podstawowe pytanie do ciebie, Daniel. Czy jesteś zadowolony z wyniku? No, życiówka padła dzisiaj, to skaczę z radości. Nie, no kończę karierę, Grzesiek, to szkoda gadać. No ale powiedz mi tak szczerze, co sprawia, że w sumie no, na razie 3 gości miałem w tym programie. Każdy według mnie na polskiej arenie jest kozakiem i no, na tej linii jakoś im nie idzie. Jest może presja kamer, nie wiem, jak ty uważasz? Ciężko mi powiedzieć, nie wiem, czemu się wygrzmuciłem na tej czerwonej. No dobra, a niebieskie, no to tutaj gratulacje, bo 8 na 10 w takich warunkach jakby z kolei, no też ta presja jest, ale nieźle, nieźle ci szło. No to już chciałem pocisnąć 10 na 10, było 8 na 8, ale... W ogóle byłeś bardzo blisko osiągnięcia takiego samego wyniku jak Kusy, bo on też 24 na linii i
9 na 10 na longach zabrakło tej jednej bili. No dobra, słuchaj, klasycznie cię pocieszę, może kiedyś znowu zaproszę cię do tego programu i poprawisz ten wynik, a przejdźmy dobra, do rozmowy, czekam. Porozmawiajmy trochę o tobie. Pierwsze pytanie, które zwykle zadaję tutaj moim gościom, to to, czy jaka jest twoja historia związana z początkiem twojej gry w snookera? No i tutaj w sumie ja już mogę to zacząć, bo to jest niesamowicie ciekawe, ponieważ kiedyś, dawno temu w klubie 147 Break prowadziłem szkółki. Daniel był jednym z moich klientów. Przyszedłeś i wtedy, nie wiem, czy to był pierwszy twój kontakt ze snookerem, czy... Pierwszy, totalnie pierwszy. Pierwszy kontakt i ile razy ze mną trenowałeś, nie wiem. To było tak, że w piątek chyba przyszedłem do klubu sam, pierwszy raz w życiu jakby przyszedłem pograć. A w końcu wyciągnąłem tatę po oglądaniu snookera wiele razy w telewizji. I tak mi się spodobało, że zobaczyłem, o, jest szkółka snookerowa właśnie i w sobotę prowadziłeś zajęcia, to przyszedłem w sobotę i pamiętam, tak mi się spodobało, że przyszedłem też w niedzielę, więc to były moje pierwsze jakby... No tak, bo szkółkę prowadziłem w sobotę, w niedzielę i, tak. I ten... No dobra, i na ilu lekcjach mniej więcej byłeś u mnie? A to jest dobre pytanie, wiesz, że nie pamiętam. Ale sporo nawet... tego było, sporo. To ja ci pokazywałem te pierwsze chwyty, tak, i zobacz. Tak. Sukcesy i wszystko. No dobra, no to powiedz, kiedy to było? Jak długo grasz w snookera? No to była końcówka 2013, początek 2014 na pewno. Ja gdzieś w ogóle mam zdjęcie z jakiegoś tam naszego treningu, więc jeżeli je znajdę, to tutaj czas jest na wstawienie tego zdjęcia. Słuchaj, a powiedz, dlaczego zacząłeś grać w snookera? Czy zobaczyłeś w telewizji? Weź może trochę to rozwiń. No to też jest dobra historia, bo tak naprawdę to... Zaczynałem od bilarda, tylko tak totalnie rozrywkowo. To nie wiem, z 6-7 lat może miałem. I miałem takiego, no powiedzmy, przyjaciela rodziny. Gra w bilarda, Kuba Mokosa, to też pozdrowienia dla Kuby, bo nie wiem, czy jest tego świadom, ale tak naprawdę no, on zaszczepił we mnie tego bakcyla. I tak naprawdę jak wyjeżdżałem na morze, to oni mieli tam jakiś baru, pensjonat i tam był stół do bilarda w każdym razie. No i Kuba zawsze ze mną grał na sparingi, jak jego nie było, to ja sam klepałem w te bile. I tak mi się spodobało, że za pieniądze z pierwszej komunii, czyli tam 8 lat miałem, kupiłem sobie stół bilardowy do domu. Czyli zaraz, rodzice ci tych pieniędzy nie zabrali? Nie zabrali, na stół wydałem i stał sobie stół w domu bilardowy i cały czas po prostu grałem w wolnej chwili. A jak gdzieś jeździliśmy właśnie na wakacje, no to z Kubą grałem i to jest w ogóle śmieszna historia, bo z Kubą się spotkałem. Pojechałem do 147 Break na Zamienieckiej na turniej pulowy. To było dobre 2 lata temu i spotkałem się nawet z Kubą w drabince i nawet razem graliśmy spotkania. Nieźle. Słuchaj, powiedz mi, jak to w ogóle jest, że no tak na przykładzie moim, twoim, innych osób, wystarczy, nie wiem, jakiś lekki, mały kontakt z tym stołem, zobaczysz go w telewizji czy coś i my już jesteśmy po prostu wkręceni. Już nie możemy się oderwać. To jest jakby, nie da się skończyć, trenujemy, gramy. Dlaczego tak jest, jak myślisz? Szczera odpowiedź, czy no. Nie szczera? Nie wiem, zapędy masochistyczne jakieś? No tak. Nie no, ale tak jest. Mi po prostu zawsze mnie to kręciło. Oglądałem snookera w telewizji i wydawało się takie wow, jakby bile wpadają do kieszeni, jakby co może być w tym fajnego, ale coś no bo, pociągało w tym stole magicznego. No bo wiesz, załóżmy, że każdy z nas, nie wiem, tam próbował grać w piłkę nożną, czy nie wiem, w tenisa, czy coś, ale... Ten snooker, to ja przynajmniej wiedziałem, że jak tylko zaczynałem grać, że na pewno będę grał całe życie. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, że... No ja to samo, przecież przyszedłem na te treningi z tobą, w ogóle taki zajarany byłem, że nie wiedziałem, o co chodzi. I w sumie dalej mnie trzyma, no to już 9 lat będzie, a ja dalej trenuję, bo tak naprawdę kocham to robić, więc... No czasem nienawidzimy tej gry, no przegrywamy, no tak. Masz ochotę po tak prostu jak siedzieć... pewnie po tej linii. Dokładnie, po tej linii, no to masz ochotę po prostu pod ten stół wejść i z niego nie wychodzić. Czy po jakimś przegranej, nie wiem, ćwierćfinał Mistrzostw Europy przegrywasz, no to masz ochotę się popłakać po prostu, ale no potem tak. Następny dzień wracasz do stołu i ta miłość znowu jest. Słuchaj, no to tak, o twoich sukcesach sobie porozmawiamy, ale zacznijmy od tych podstawowych. Jaki jest twój najwyższy break, treningowy, turniejowy? To ten treningowy, sparingowy to 137. No, tak, 137. A turniejowy 135. No to nie duża różnica, czemu jeszcze maksa nie było na treningu. No właśnie. To jest jakieś najlepsze próby. Na najlepsza próba, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo grałem w snookera 2 lata i po tych 2 latach na zgrupowaniu kadry juniorów, chyba juniorów, tak mi się zdaje, wbiłem pierwszą setkę.
I to było z Patrykiem Masłowskim, pamiętam, 105, jeszcze też w Starej Akademii Snookerzy w Konstancinie. Mhm. I następnego dnia, też na zgrupowaniu kadry, Mateusz Baranowski atakował na stole obok Maxa, zrobił chyba 88. Mateusz Baranowski. Ja tak dla zabawy powiedziałem, a to teraz ja sobie zaatakuję Maxa. Dwa lata grałem. I powiem ci, zrobiłem 122 i się na zielonej wywaliłem. No kurczę. I to jest mój najbardziej zaawansowany atak na Maxa do tej pory. Potem było jakieś 112, było jakieś 104, ale no to tak, żebym do zielonej doszedł. Powiem ci, że jakbyś po dwóch latach treningu zrobił Maxa, to byłby mega sukces, naprawdę. Bo załóżmy, jaki jest taki wiek na pierwszą setkę? Dwa lata, nie? No myślę, że tak około 2-3 lata, tak. Jak ktoś intensywnie trenuje, to 2 lata to jest break 100-punktowy. Ale Max, no to tak. Już jest, no u Ciebie tych lat dużo jeszcze nie było. To jest coś mega trudnego, więc gdyby Ci się udało, to by było kozak. Słuchaj, największe Twoje osiągnięcie snookerowe teraz, bez jakiegoś, nie wiem, bez skromności żadnej, wymień swoje najlepsze tytuły. No to, co chyba najbardziej mnie cieszy, to 5. miejsce na tych Mistrzostwach Europy do lat 21. Mhm. 9. miejsce w Mistrzostwach Europy Open. No i tam było bardzo blisko, bo z Darrenem Morganem przegrałem 4 do 3, mhm, o ćwierćfinał. No a tak to z tego roku, znaczy z tego, z 2022, chyba Mistrzostwo Polski na 6 czerwonych, bo to mój pierwszy tytuł Mistrza Polski po jakichś, nie wiem, 17 wicemistrzostwach w różnych kategoriach, tam do lat 18, lat 21, Six Reds, nawet bilard angielski się zdarzył. A potem jest chyba to 3. miejsce na Mistrzostwach Polski, Open, takie 2 razy zdobyte. Tak myślę, ale najbardziej mnie to interesują, szczerze mówiąc, te Mistrzostwa Europy. Na tym się skupiam i tam chcę najlepszy wynik osiągnąć. To też bolało, bo w ćwierćfinale niby 4-0 przegrałem z Mertensem, ale 4 razy na ostatniej czarnej, także... Okej. No to tak. Słuchaj, zaczynałeś w breaku u mnie na szkółce. Przewijałeś się pewnie przez kilka klubów snookerowych, ale od jakiegoś czasu trenujesz tutaj. Co to za miejsce? Akademia Snooker Zone i w sumie postać chyba, która najbardziej mi w tym snookerze pomogła i no, cały czas ze mną jest, czyli Mateusz Nowak, który no, założył tą akademię tak naprawdę też dla nas, dla zawodników, bo nie było takiego miejsca w Polsce, żeby była typowo akademia snookera bez żadnego baru. No, wcześniej no, trenowałem 147 break i właściwie był tylko 147 break na Nowogrodzkiej, a oprócz tego nie było nic. No i potem 7 albo 8 lat temu właśnie Mateusz zdecydował się założyć Snooker Zone. Najpierw byliśmy w Konstancinie, na Klarysewie, a chyba jakieś 6 lat temu przenieśliśmy się tutaj na Mokotów, na Taśmową. No, także Mateusz, dziękuję bardzo za wszystko. Trochę szkoda, że się przeniósł, bo teraz w sumie mieszkam pod Warszawą, miałbym mega blisko tam w tym Konstancinie, no na drodze do Konstancina, gdzie ten poprzedni klub miał. No dobra, słuchaj, i jak tutaj przebywasz, to jak dużo czasu poświęcasz na trening, sparring, jak to u Ciebie wygląda? Oczywiście no, jesteś już w takim wieku, że no, musisz pracować i to tamto, ale ile czasu jakby masz wygospodarowane na snookera? Tak, w tej chwili staram się 2-3 godziny. To tak naprawdę zależy od okresu, czy jest jakiś okres przygotowawczy przed turniejem, czy nie. Mhm. I też tak naprawdę jak mi się gra. Jak mam jakiegoś sparring partnera dobrego, no to posiadę 4-5 godzin i nie ma z tym problemu. Ale te 2-3 staram się robić, bo no tyle treningu, jakby solo. Czyli codziennie 2-3 godziny? Jesteś tutaj 7 dni w tygodniu? Też przed turniejami tak. Jak jest taki okres luźniejszy, to staram sobie robić przerwy i nie wiem, 4 razy, 5 razy w tygodniu przechodzić, ale no to taka zmiana, nie wiem, od ostatnie pół roku powiedzmy, bo cały poprzedni rok i 2021 to bardzo solidnie przetrenowałem, że byłem praktycznie codziennie w klubie, mhm, więc też potrzebowałem trochę przerwy, trochę luźniejszego podejścia, ale jednak ta powtarzalność jest najważniejsza, żeby przyjść te 2 godziny, pełna koncentracja i myślę, że to wystarczy. No i słuchaj, teraz zbliża się gorący, myślę, okres, ponieważ czeka na Ciebie kilka ważnych turniejów. Powiedziałeś mi przed w sumie rozpoczęciem nagrywania o Mistrzostwach Europy na Malcie. Tam wystartujesz, tak, w kategorii Open. Dodatkowo o turniej Q-School. Jakie są... Następne pytanie, Twoje cele i marzenia, bo rozumiem, że jeżeli grasz w Q-Schoolu, grasz w Mistrzostwach Europy, gdzie jest przepustka do turu, to zakładam, że chcesz do tego grona zawodowców może wejść. Jak to u Ciebie wygląda? Tak, jak najbardziej. W sensie to jest, no to jest cel i marzenie, które myślę każdy z nas po prostu w którymś momencie pracował albo dalej pracuje, żeby zostać tym zawodowcem.
Bo tak naprawdę wiemy, że ten poziom zawodowy też mamy. Gramy z zawodowcami na treningach i też pokonywałem spokojnie Lihanga, który był 20 w rankingu na świecie, 4-0, robiąc 4 breaki. Teraz już go w ogóle nie ma w rankingu. No dokładnie, ale no, będąc, mieszkając w Sheffield, bo też miałem taki okres 4-5 miesięcy, to tam trenowałem 7-8 godzin dziennie, grałem z najlepszymi i nie było problemu. Więc to jest... A gdzie, w Wiktorii byłeś, tak? W Wiktorii byłem, okay. Dokładnie. A to jest cel, żeby zostać zawodowcem, także teraz bardzo solidnie trenuję właśnie na Maltę. Potem jest turniej DMT Open w Belgii, taki Pro-Am, gdzie też graje bardzo wielu dobrych zawodowców. Czy jakiś Michael White, Martin O'Donnell. No tutaj w Belgii to w ogóle jest wysoki poziom snookera, bo przecież tam i Julien Leclerc i Ben Mertens, tak? Oni pewnie też będą grać. Grają. Tomek Skalski też gra. Dużo jest naprawdę, przyjeżdża zawodników. Nawet chyba Steven Lee przyjeżdża. O, ci też się zdziwiłem, jak zobaczyłem na liście. A potem może grać w ogóle? Może, bo to program tylko. Aha, czyli on tylko w tych zawodowych nie może grać, tak? Chyba tylko w tych zawodowych, tak. Bo ostatnio, szczerze mówiąc, tutaj tak poza tematem, to widziałem go w jakimś turnieju w Indiach organizowanym, grał finał z Pankaczem Advani, się tak zdziwiłem, Steven Lee w ogóle i grał, i całkiem nieźle w sumie, nie? No dobra, słuchaj, kolejne pytanie ciekawe, tutaj na pewno wszyscy czekają na to. Najśmieszniejsza historia związana ze snookerem. Kazałem ci tutaj przed rozpoczęciem nagrywania coś przygotować już wczoraj, także liczę na to, że opowiesz coś śmiesznego. Historii jest kilka. Jedną najbardziej taką pamiętną to 2017 rok i Cypr. Do tej pory Bartek Utkowski, którego bardzo pozdrawiamy, kolega z kadry, nie jest w stanie chyba uwierzyć, że fizycznie można się tak szybko przebrać na mecz, bo sytuacja jest taka. Jest koniec grup na Mistrzostwach Europy, i gra jeszcze 5-6 meczów się toczy. I zawsze czekamy na te 5-6 meczów, aż one się skończą, żeby była zrobiona drabinka. I z tego, co wiem, te mecze w ogóle miały znaczenie do zrobienia drabinki. Więc jest 7.50, znaczy 17.50, tak powiedzmy 5. Ja leżę spokojnie w samych majtkach na łóżku, słuchawki w uszach, jakaś muzyka relaksacyjna, bo o 18 miała się zacząć sesja. Ale mówię, grają jeszcze mecze, no to spokojnie, mam jeszcze z pół godzinki, żeby się zrelaksować, już prawie spałem. No i wbiega nagle Bartek Gutkowski do pokoju. I on krzyczy, Danzig, grasz mecz zaraz. Chwilę takie, co? Jak to? Przecież jeszcze grają. A on mówi, dawaj, grasz mecz. No i historia jest taka, że 17.57-58 max byłem na dole, już ubrany, jakby w całym pingwinie, z muszką. Muszkę w ogóle po drodze zgubiłem, jak z windy wybiegałem. I jeszcze musiałem do ofisu wrócić po tą muszkę, bo ktoś przyniósł. I dopiero wróciłem. Na szczęście w ogóle Wiktoria Jędruszek mi sędziowała mecz, więc tylko się uśmiechnęła, jeszcze dała mi dwa razy uderzyć. Ale to była najbardziej szalona historia, którą przeżyłem na pewno ze snookerem. To jakim cudem w ogóle ta drabinka powstała? Jakoś to po prostu... Tak, w ogóle to nie wiem. Ktoś stwierdził, że świetnym pomysłem będzie poczekanie na te mecze i wstawienie pustych miejsc w drabinkę i rozpoczęcie drabinki. No i nie, w sumie gdyby nie Bartek, to bym nie zagrał. I bym oddał mecz walkoverem. A druga historia, no to... No mnie bardzo bawi, bo... Przed meczem zawsze na Mistrzostwach Europy mamy 5 minut, żeby się rozgrzać. No tak. No i to był chyba jeszcze etap grupowy. Zawodnik z Francji, taki Fabian Monin bodajże się nazywa, zaczął bardzo pieczołowicie ustawiać bile. Nawet ci to pokażę. No dawaj. No ja różne rozgrzewki widziałem. Niektórzy, nie wiem, ustawiają sobie linię, niektórzy rozsypankę, tak. Niektórzy walą longi. No i zobacz. Tutaj, okej. Okay. Ustawił sobie taką linię od różowej do kieszeni z 15 czerwonych. I robił to przez dokładnie 5 minut. Okej. Okay. I jak... 4 minuty 55 sekund, podszedł i przywalił we wszystkie czerwone i zagrał wózek do kieszeni. I skończył rozgrzewkę, usiadł. Sędzia powiedział, że już koniec czasu. No, siedziałem z Antkiem Kowalskim, chyba z Mateuszem Baranowskim. Myślałem, że spadniemy z trybu ze śmiechu, bo jak to oglądasz, to jest nawet śmieszne, ale jak to czyli pierwszy... 5 minut ustawiał wózek, wykonał jedno uderzenie, wpadła jedna bila i sędzia podszedł i powiedział koniec rozgrzewki. Ale do czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, żeby ktokolwiek zrobił coś śmiesznego na rozgrzewce. Czasem nawalają zawodnicy jakby bile jak leci, ale on to zrobił tak komicznie, że ustawiał te bile tak pieczołowicie, jeszcze się patrzył na sędziego, podszedł i zawalił sobie się w różową, nawet nie w czerwoną. To może była jakaś taktyka, żeby przeciwnika wybić z równowagi czy z rytmu. Nie no, w tamtym momencie naprawdę to było przezabawne. Słuchaj, opowiadasz tutaj o tych niektórych mistrzostwach Europy, turniejach zagranicznych, grałeś
sporo snookera i jeździłeś do Sheffield i tam trenowałeś, a więc przejdźmy do pytań na temat twoich najlepszych i najgorszych meczów. Najpierw te najlepsze. Z którego meczu jesteś tak najbardziej dumny, że może to być na treningu, może to być w turnieju, że kurczę, tu zagrałem jak zawodowiec. Albo jakby siedział obok mnie Ronnie O'Sullivan, to bym go ograł. Który to był okay. mecz? Są dwa takie, jak mogę. Możesz dwa. Jeden na pewno jest poprzedni sezon i top 16 w Polsce. Grałem z Mateuszem Baranowskim w grupie. I było 3-0 i tak naprawdę w wynikach... 3-0 dla ciebie. Okay. Tak, to jest najlepszy mecz. Zrobiłem 3 breaki i tak naprawdę w punktach, które się liczyły w frame, Mateusz nie wbił żadnej billi. Bo tam okay. podchodził do stołu jak było, nie wiem, 80-0 na przykład. No i jest filmik nawet na YouTube, bo graliśmy pod kamerami i to jest chyba 28 minut. Z przerwami na ustawianie stołów i ze wszystkim, więc powiedzmy, że no jakieś, nie wiem, 24 minuty relatywnie czasu gry, więc jakieś 8 minut na partię. Coś szalonego, jakby bardzo byłem skupiony w tym meczu. To był mecz grupowy, ułożyło. Tak? Tak, grupowy. Do trzech wygranych, 3-0, podziękowałeś mój ten. Okej, okay, a drugi mecz? Tak, to bardzo dobrze wspominam. I drugi mecz z Szacharem Rubergiem z Izraela. To było chyba najlepsza 32 mistrzostw Europy. 2021 w Portugalii. No i 4-0 właśnie dla Szachara. W pierwszym frame mi zrobił nawet 50 breaka, wyciągnąłem tego frame'a i potem wygrałem 4-0 z naprawdę mega solidnym zawodnikiem. No to jest dobry zawodnik, tak. Tak, potrafi grać defensywnie, a w tym meczu nie istniał w defensywie, bo dostał po prostu warszawską ścianę. Dostał. Warszawska ściana, dokładnie. Także ten mecz tak... Podbudowuje mojego zawsze. Słuchaj, a no na drugim biegu nie najgorszy twój mecz, którego najbardziej żałujesz, którego najchętniej, o którym najchętniej byś zapomniał, który najchętniej byś powtórzył, ale wiadomo, że tak się nie da, to co to by było? Najgorszy to bym musiał szukać w jakichś porsach, jak grałem. Jeszcze dwie gwiazdki czy trzy gwiazdki, ale taki, którego najbardziej nie chodzi żałuję. O poziom, taki, tak, co żałujesz, nie? Żałuję, to grałem krótko w snookera. Może z 3 lata, 2 chyba nawet, bo to było PTC w Gdyni. Okay. Chyba 2015 albo 2016, bo potem się to PTC skończyło. I grałem z takim zawodnikiem w eliminacjach, który się nazywa Ryan Causton z Anglii. Okay. I prowadziłem 3-0. W ogóle wyszedłem, zdziwiłem się jakby o co chodzi, bo wszyscy mówili, że to jest świetny zawodnik. No i od tego 3-0 on wyciągnął ten mecz na 4-3. I potem doszedł do najlepszej szesnastki turnieju, pokonał Ryana Deja na telewizyjnym, Marka Selbiego na telewizyjnym i przegrał nie wiadomo z kim. Więc ja miałem takie... Daniel, i ty dlaczego? Oglądałeś go później w telewizji i to mogłem być ja. To byłoby ciekawe, jakbym po 2 latach gry, powiedzmy, tak doszedł, ale zagrałem dobre spotkanie do 3-0. A wyszło, jak wyszło potem. Przejdźmy do tego magicznego ostatniego pytania. Jakbyś tutaj mógł widzów zachęcić do gry w snookera i powiedzieć, jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego warto w ogóle zacząć grać w snookera? No przede wszystkim, jak ktoś ogląda, to warto spróbować na żywo z czystej ciekawości. A co ja ci mogę powiedzieć, Grzesiek? No cudowna jest ta gra, po prostu. Niektórych bawi to, że kulki wpadają do kieszeni, inni mają inne pasje. Na pewno jest bardzo rozwijająca. Jako osoba, bo żeby zacząć grać na dobrym poziomie w snookera, to trzeba ogarnąć trochę rzeczy. Od koordynacji takiej zwykłej przy stole, po sprawy psychologiczne i takiej czystej koncentracji. Także myślę, że po prostu może rozwinąć na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim dać dużo takiej radości z tego, że się robi progres i to, co na początku wydawało się bardzo trudne, nagle staje się o wiele prostsze, jak jesteś pod okiem jakiegoś doświadczonego trenera. Okej. Okay. Słuchaj. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki, Grzech. Wspaniałe masz tutaj warunki, naprawdę. Akademia Snooker Zone, polecamy wszystkim. Cisza, spokój, bez baru, bez alkoholu, bez muzyki. Można się w 100% skoncentrować na grze. Ty tutaj się koncentrujesz, także życzę ci, żeby ci dobrze szło w tych treningach, w przygotowaniach. No i będę trzymał za ciebie kciuki w Mistrzostwach Europy na Malcie. Turnieju Q School. No i co? I liczę na to, że może kiedyś znowu cię zaproszę do tego programu i pobijesz ten wynik z linii. Na razie wygląda to w ogólnej klasyfikacji bardzo, bardzo ciekawie, także sam już nie mogę się doczekać kolejnego odcinku, także jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zapraszam, a jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak Danielowi poszło
na Mistrzostwach Europy, to nie wiem, dam tutaj jakieś linki do Twoich social mediów, masz tam Instagrama, masz swój fanpage. Tak, także na Facebooku chyba najlepiej. Zapraszam. A powiedz mi jeszcze, w sumie przyszło mi do głowy, nadal masz tego tam Patronite'a, czy coś? Można Cię jakoś wspierać? Tak, to zapraszam jak najbardziej. Jest patronite.pl/DanielHolojda bodajże. Okay. Jest też udostępniona na moim Instagramie, na Facebooku. A to też dam w opisie tego filmu. Jest taka zrzutka miesięczna z różnymi nagrodami, ewentualnie ile tam jakimiś... teraz wpada? Coś pomaga Ci to w cukierku? Tak, to jest różnie, bo też prywatnie się niektóre osoby odezwały i no, jestem ogromnie wdzięczny za każde wsparcie, które otrzymuję. To jeżeli ktoś chciałby Daniela wesprzeć, to tak, polecam. Ostatnio jest tam trochę spokojniej, bo właśnie bardziej prywatnie też się niektóre osoby odezwały, za co bardzo dziękuję za wsparcie, ale no, zachęcam też jakby, jeśli ktoś chciałby wesprzeć moją karierę, no to jest Patronite, jest Facebook fanpage, także jestem chętny też do jakiejkolwiek współpracy. Dobra, dzięki bardzo jeszcze raz. Dzięki. I na Mistrzostwach Europy będą wyższe breaki. No, oby, kończymy. Dzięki. Tak więc w pierwszej konkurencji mamy Maćka z Danielem na tym samym miejscu z wynikiem 24 punkty. Jakimś cudem Mateuszowi w tym odcinku korona z głowy nie spadła. W drugim zadaniu Daniel obejmuje mocne drugie miejsce z wynikiem 8-10. Jeżeli film Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę oraz udostępnij film znajomym. Zapraszam też gorąco do subskrybowania kanału. Wkrótce więcej snookerowych filmów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!